To jest nasz kandydat. Dzisiaj my musimy patrzeć na Bochnię z zazdrością. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej na rynku w Brzesku, w trakcie której mamy okazję Państwu zaprezentować kandydatów, którzy uzyskali poparcie formacji Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach samorządowych. Wybory samorządowe są bardzo ważnym aktem demokracji. Po wyborach parlamentarnych to właśnie mieszkańcy poszczególnych gmin, powiatów będą decydować, jak będzie rozwijała się nasza Polska lokalna. Na tej liście znajdują się osoby znane, które od wielu, wielu lat pracują w samorządach, ale też mamy wiele nowych osób, nowych, młodych osób, które do nas zgłosiły się, chcą pracować w ramach formacji Prawo i Sprawiedliwość, chcą zmieniać Polskę na lepsze, chcą swój czas poświęcić na pracę społeczną. I te osoby szczególnie nas cieszą i szczególnie będziemy je tutaj wspierać. Najważniejszym naszym celem jest przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie naszym pięknym miastem Brzesko. I właśnie tutaj w Brzesku uważamy, że mieszkańcy tego miasta zasługują na więcej. I takim kandydatem, który obiecuje, że wykorzysta wszystkie możliwości, jakie stworzone jest dla rozwoju naszego miasta, tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Janusz Filip. Bardzo proszę. Janusz Filip jest znany mieszkańcom Brzeska, ponieważ tutaj przez wiele, wiele lat pracował w spółkach samorządowych, a ostatnią funkcję, jaką pełnił, to była funkcja, to jest nadal, funkcja wicewójta w gminie Gnojnik. To świadczy o tym, że zna problemy miasta Brzeska, ale również i zna niuanse pracy samorządowej. Także to jest nasz kandydat i wierzymy, że będzie zwycięsko kroczył do osiągnięcia sukcesu, ale tym samym też będzie poświęcał swój czas dla walki o lepsze jutro Brzeska. Proszę Państwa, znajdujemy się na rynku Brzeska. Jest to serce naszej małej stolicy i to serce umiera. Kiedyś było wzorem dla Bochni. Dzisiaj my musimy patrzeć na Bochnię z zazdrością. Musimy gonić ją, bo od nas przedsiębiorcy odchodzą. Patrząc na te witryny pozamykane, nie mamy czym się chwalić. Chcę, żeby te witryny na nowo rozbłysły światłami. Chcę przyciągnąć tu turystów. Tu ten rynek powinien tętnić życiem. I to nie tylko to, ale również i trzeba zadbać o poprawę dróg, trzeba zadbać o oświatę, o kulturę, która również upada. Proszę Państwa, w tym roku orkiestra nasza będzie miała rocznicę 110 lat. Ona również umiera. Umiera. To jest nasza tradycja i kultura. Walczymy o to. Mamy dobrą drużynę. Ja jestem gwarantem, że te obietnice będą spełnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Januszowi. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, mamy dobrą drużynę, która będzie kandydowała w wyborach do samorządów poszczególnych szczebli. Jesteśmy formacją, która chce wspierać samorządy. Jesteśmy na tak dla Brzeska, jesteśmy na tak dla powiatu brzeskiego, jesteśmy na tak dla Małopolski, dla rozwoju, dla inwestycji, dla lepszego życia. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to...